Dzisiaj Stella na świecie, kolejny gość, tym razem Łukasz Matusiak. Łączymy się z Helsinkami. Dobrze mówię? Tak, tak. Dzień dobry Państwu z Helsinek, trochę pochmurnych, ale zawsze wesołych i pozytywnych. Właśnie. Powiedz mi najpierw, jakie ty masz wspomnienia z Cieszynem związane z tym miejscem tutaj, z Cieszynem? Do Cieszyna przyjechałem 7 lat temu, nieco ponad, na studia pedagogiczne na ówczesnym Wydziale Etnologii i Nauk Edukacji. No teraz się nazywa inaczej, już po zmianach struktury uniwersytetu. Ukończyłem studia zarówno licencjackie, jak i magisterskie. Teraz jestem w trakcie studiów doktoranckich też na Wydziale w Cieszynie i pracowałem w Cieszynie jako nauczyciel, terapeuta w Orewie, w czeskim Cieszynie w Diakonii Sleskiej, no i w szkole specjalnej w Bielsku Białym. To jak wspominasz najpierw czas studiów, zapytam, a później może trochę te sprawy zawodowe. Studia wspominam bardzo dobrze, bo mam też porównanie z inną uczelnią, z Uniwersytetem Wrocławskim, którego jestem absolwentem. Kampus cieszyński mnie zachwycił, bo wszystko było takie bardzo kompaktowe. Na zajęcia przy dobrej pogodzie można było iść sobie, nie wiem, w klapkach z akademika, bo mieszkałem w DSN-ie. I moi znajomi z Katowic, wydziałów w Katowicach, czy w ogóle tamtych sosnowieckich, zawsze podziwiali, cieszę, że jest tam tak pięknie, zielono i tak dalej. Wszystko na swoim miejscu i tak blisko w miarę. Tak. I jak znalazłem się w Cieszynie, to zrozumiałem, o czym oni mówią, bo rzeczywiście ten kampus jest piękny, taki przyjazny studentom i myślę, że studenci też są widoczni w tej tkance miejskiej Cieszyna, tak, bo jest chociażby galeria, którą prowadzi profesor Bobrzeczka z Wydziału, jest Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych, który pedagodzy organizują. Także no sporo jest takich inicjatyw, z którymi Wydział wychodzi do miasta i to jest bardzo fajne. Tak. I teraz jesteś, tak jak byłeś tutaj, nauczycielem, to znaczy mam na myśli, teraz jesteś właśnie w Helsinkach nauczycielem, to jest nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, tak? Tak, jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej w szkole przy ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Helsinkach i uczę tak naprawdę języka polskiego dzieci, które tutaj w Helsinkach się urodziły, ale mają pochodzenie polskie albo przyjechały z rodzicami, którzy tutaj pracują. Jest to całkiem już spora grupa Polaków. I no, poznajemy razem język polski, bo nawet dla mnie okazuje się czasem tajemniczy, więc to jest bardzo fajne, że razem możemy poznawać polszczyznę i ta praca daje mi dużo satysfakcji i radości po prostu. A co cię zaskoczyło w Finlandii, jak przyjechałeś? Czy było coś trudnego? Jakieś takie zaskoczenie? Może zaskoczyła mnie rzecz pozytywna, taka łamiąca stereotypy, że Finowie wcale nie są tacy ponurzy, jak się ich przedstawia, przynajmniej u nas, nie wiem, w mediach czy w memach różnych, że są temperamentem, powiedziałbym, zbliżeni do nas, do Polaków bardzo. A powiedz mi, jeżeli chodzi o twój codzienny, taki zwykły dzień, to co, mieszkasz blisko pracy, musisz dojeżdżać, jak to wszystko wygląda tam? Do pracy, moja szkoła, jak i ambasada polska znajduje się na wyspie, bo Helsinki są rozrzucone po takim archipelagu, no, helsińskim właściwie, tak by go trzeba nazwać. I do pracy mam około 7 kilometrów, bo mieszkam w centrum właściwie, natomiast no, szkoła jest na wyspie, więc jadę sobie tramwajem, potem przesiadam się w metro, które jedzie na wyspę
To zajmuje mi jakieś 20 minut. A potem jak wysiądę z metra na tej już wyspie, na Kulosari, bo tak się nazywa, to idę sobie około 10 minut przez las, gdzie są dzięcioły, wiewiórki i tak dalej. No naprawdę tutaj natura, mimo to, że jest to stolica, jest wszędzie, bo wystarczy no, skręcić w jakikolwiek kąt i są lasy, parki, jest oczywiście morze i tak Chinowie w ogóle kochają przyrodę i to tutaj widać, że przede wszystkim o nią dbają, bo wszystko jest bardzo czyste, nie jest no, zaśmiecone po prostu i to też mi się bardzo podoba. I powietrze też, mimo to, że jest to stolica, jest tutaj bardzo czyste. Ja czuję tę różnicę, bo w Polsce no, miałem kłopoty takie sezonowe właśnie z kaszlem. Tutaj no, mamy już listopad i czuję się bardzo dobrze, tak, więc... O tyle dobrze. A jedzenie? Czy to jest jakaś taka ogromna różnica pomiędzy naszym jedzeniem a tamtejszym? Czy nie masz takich odczuć, że tak powiem, takiego odczucia? Na początku nie widziałem takich różnic, ale teraz jak mieszkam tutaj już kilka miesięcy, to widzę, że Finowie piją do wszystkiego mleko. Do wszystkiego piją mleko, mogą pić mleko do kolacji, obiadu, śniadania. Jedzą bardzo dużo żytniego chleba, ale to jest taki no, naprawdę chleb żytni, dość ciężki, wilgotny, powiedziałbym, bez żadnych tam domieszek. I to jest tutaj taki podstawowy rodzaj chleba, najtańszy też, gdzie u nas on by był najdroższy. Znowu tego białego chleba, który jest popularny w Polsce, jest tutaj mało w sklepach i chyba nie jest on po prostu taki popularny. Ja bardzo lubię jedzenie no, azjatyckie, chińskie. No to chyba tam tego nie masz za dużo. Właśnie jest tutaj bardzo dużo takich fińskich knajpek i funkcjonuje to tutaj na zasadzie tak zwanego bufetu, że płaci się 10 euro i można sobie no, siedzieć do woli i jeść też do woli różnych dań. To jest taki szwedzki stół tak naprawdę i potem się wybiera. Jest tutaj też bardzo dużo nepalskich knajpek, indyjskich. I no, w Polsce też chodziłem do takich miejsc, ale tutaj też czuję tę różnicę w smaku, że no, tutaj to przygotowują ludzie właśnie z Nepalu, z Indii, z Chin. U nas w Polsce to nazywa się często, że jest to chińska, ale wiadomo, że nie ma tak u nas dużo, przynajmniej w mniejszych miastach tych obcokrajowców, więc smaki też są trochę inne. Ale tutaj z tego korzystam, tak, z tych chińskich, nepalskich i tak dalej. I jem bardzo dużo tego ciemnego chleba, bo naprawdę bardzo mi smakuje. Takim przysmakiem fińskim jest taki ser, tak zwany ser chlebowy, który je się z dżemem, z maliny morożki. To jest taka malina pochodząca z Laponii, taka pomarańczowa, o wiele mniej słodka, trochę kwaskowata. I ten ser, taki tradycyjny lapoński, tak zwany chlebowy, jest tutaj bardzo dobry i no, chyba nigdzie poza Finlandią nie można go kupić, więc... Tym się objadasz. Dobrze. Muszę ci przerwać teraz twoje kulinaria, bo po prostu jestem głodny przez ciebie, więc będę musiał sobie coś zrobić do jedzenia. Zapytam cię jeszcze na zakończenie, jakie masz plany? Będziesz wracał do Polski, czy póki co jesteś jeszcze, rozumiem, pewnie na pewno rok, tak? A co będzie dalej, to się okaże. Chcesz na pewno doktorat, piszesz, rozumiem, w łączności z promotorem, tak? Czy promotorką? Tak, z promotorką. Teraz wszystko... A możesz zdradzić temat, czy nie chcesz zdradzać tematu? Piszę o nauczycielach wspomagających
w Polsce, którzy pracują w polskich szkołach, ale to są tacy nauczyciele, którzy wcześniej uczyli jakichś przedmiotów, nie wiem, poloniści, matematycy, lub tacy nauczyciele, którzy przeszli z uczelni wyższych do szkół, bo są też tacy, jest to całkiem spora grupa. No to ciekawy temat. Z wykształcenia pedagogiem specjalnym jest to bliskie mi tak po prostu osobiście. I to są tak zwane jakościowe metody badań, czyli wywiady, wywiady narracyjne. Właśnie o tym piszę. Dobrze. Jeszcze wiem, że byłeś w Rosji. Teraz mi się przypomniało przez chwilę. Co tam robiłeś w tej Rosji? Tak. Zapytam cię jeszcze. W Rosji studiowałem. Też. Byłem na wymianie, którą Uniwersytet Wrocławski miał z Tomskim Uniwersytetem na Syberii, w Tomsku. No i tam sobie studiowałem. A zamierzasz wrócić do Rosji? Nie. Jednak Finlandia bardziej ci odpowiada. Nie. Finlandia w dużej mierze, jeśli chodzi o przyrodę piękną i dziką, przypomina mi Rosję, ale jest tu po prostu ta przyroda, dba się o nią, w Rosji różnie to bywało. Dobrze, to bardzo ci dziękuję za rozmowę. Niestety musimy kończyć, bo czas jest ograniczony. Mam nadzieję, że zobaczymy się w Cieszynie w lepszych czasach w 2021 roku. Życzę ci dużo zdrowia i w takim razie jesteśmy w kontakcie. Pozdrawiamy Helsinki i bardzo dziękuję za rozmowę. Łukasz Matusiak był naszym gościem. Ja pozdrawiam Cieszyn. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia.